Słuchajcie, ponieważ dzisiaj cały dzień spędzam w aucie, to chciałem się podzielić z Wami pewnym typem, którego rozpoznaję w samochodach, który często, że tak powiem, rzuca mi się w oczy. To jest gość lub pani gościna, która jedzie i dłubie w nosie. Typy są przeróżne. Jak jeżdżę cały dzień, to widzę ich dziesiątki. Albo może nawet setki, to zależy oczywiście od kilometrów. Na przykład mamy takiego krętacza inteligencika. On tak troszkę jakby jedzie i tak. Że niby to jest takie dotykanie lekkie, ale tam lekkie jest jednak kopanie, a kuleczka tak idzie. Tak sobie tak, jakoś tak niewinnie. Jedzie za mną policja. Nie wiem, właśnie w tym momencie może zobaczycie, ja się schylę. Widzicie? Widać? Jeszcze są fajni tacy, co z dwóch dziurek w ogóle. To są już tacy tak zwani kopacze stereo. To są tacy, co... To nigdy im dość. Oczy, niebyt. W ogóle mam wrażenie, jakby tu nikogo naokoło nie było. I z dwóch. Tu jeszcze... To jest otwarte. To jest takie zapamiętanie. A są tacy, którzy jakoś tak podniebnie, nie? Że tam bardziej... Z tylnej ścianki. Sorry, że mówię o szczegółach, ale tak. Że on woli jakieś inne pokłady. I to jest coś takiego, że... Uśmiech. A też fajni są tacy, co tak... na nerwowo, że... szybkie ruchy i niby tego nie robi. To jest takie... takie na pana profesorka. Na tenisistę. Także szybciutko kuleczka i w ogóle nie ma. Zagranie, lob, odbicie. Backhand, forehand. Już go nie ma. To jest tak. To jest... O. Ciek, robótka, kończymy. Tu obok nie śmieszny facet jedzie. Rano, bo jest, słuchajcie, chyba tam, nie wiem, no, 6:30, tak. Się generalnie z tyłu poduszki mu brakuje. Po prostu gość ma tak, tak, to. Są tacy, co ugniatają nos, to on tylko ten... Coś, tak, jest, jak chciałby te wszystkie złoża gdzieś tam, prawda, pomagazynować, ugnieść, przytrzymać, zostawić na później. Ale też fajni są tacy zamyśleni, że on tak zasnął z tym palcem, prawda? A tak jakby pobudza szarą komórkę, że w ogóle, że mu się ten palec zatrzymał, że on tak nawet jakby wręcz po prostu głowę opierał na tym palcu. A są tacy, co też bardzo lubię takich, że cały czas tak. No, że on nerwowo przegląda trasę. Cały czas. Tu cała nerwowość. Wszystko w nosie. Koło tego. Też bardzo lubię takich gości, co tak jedzie na takiego skurwiela na czterech kółkach. Tak. Testosteron. 4 miliardy czerwonych krwinek w jednej żyle. A niezły typ to jest też taka fruzia, że cały czas od rana zalotka na zamyśloną. Tu jakaś romantyczna melodia i ona tak. Cały czas lokuś. Tutaj zerknie. Czy fajnie? Fajnie. Jest jeszcze dobry typ takiego zamyślonego, że on niby właściwie nic z tym nosem nie robi, tak troszkę się maskuje, ale tu cały czas taka lekka praca jest, coś tam tak sprawdza sobie, delikatnie, niby pan profesorek, poeta, że pełna kultura, ale tu ciągle coś, tam podbiórka leciuśka,
Wykopalisko, wykopalisko, ale zaraz, prawda, wracamy i wszystko okej, okay. Wszystko okej. Okay. Co jeszcze tacy, ja już mówiłem właśnie o tych ugniataczach, ale co tak boczną ściankę trącają? Tam jakby odrywał, prawda, od tej strony. Tak jakby odrywał od tej strony, prawda? Górnik się nie dostanie do przodka z boku, chyba że miał drugi przodek, a ten jakby próbuje jakoś tak. Trochę tu, zbić z tej pokłady, prawda? Jak już zbije, to potem rusza do szturmu, prawda? Tu. Że niby takie ruchy, że on za ucho coś, ale tutaj cały czas jest praca. O, za mną jest praca. Cały czas tam coś trącanie koło nosa. Tu gniatanie, tam. Przestaje nagrywać, bo ten się patrzy z boku. Pomyślał sobie, facet mówi do siebie. Nie, jakiś ten firmowy taki. Szef salonu na pewno, jakiegoś z komórkami. Plus albo tego, coś tam. T-Mobile'a. Krótko trzyma pracowników. Ale to jest niesamowite, słuchaj. Jara papierosy w aucie. Wszystko potem jest do wywalenia. Ta pizzerka, jakby chciał sprzedać. Nie, zresztą co, no pieniądze ma, to w ogóle nie będzie sprzedawał auta. Wyrzuci do lasu. Ale co, że głupio się zachowuje w aucie teraz rano jakoś, tak? Co, że wariat? Nie, no przestańcie.